To się nadaje do wywiadu. To jakieś pytania ci do mnie masz? Tak, najbardziej podobał. Co było takie the best ever festiwal życia w Kodniu? Znaczy, to w sumie trochę tych rzeczy jest, no tak naprawdę każdy dzień miał coś takiego wartościowego, co na pewno się mogło podobać, ale jeśli miałbym wybierać, najbardziej mi się chyba podobało to, że kazanie jednego z ojców, które bardziej mnie nawróciło, oraz to, że mogłem spotkać Jasia Mele i z nim pogadać, co sprawiło, że praktycznie zapomniałem o tym, że mam jakieś grzechy, to znaczy chodziło o to, że czułem się tak wspaniale, że jak poszedłem do spowiedzi, to nawet nie byłem tego świadomy. Chodzi o to, że poszedłem od tak. To jest takie przezwyciężenie, to jest takie uczucie, kiedy przezwyciężyłem strach i po prostu poszedłem i tyle. I teraz przynajmniej się luźniej czuję. Oczywiście oprócz tego to jeszcze może być wczorajsza modlitwa stawiennicza, która też wiele wiary mi dała, więc... No tyle. Jeżdżenie na pace. Nie wiem, w sumie koncert, gra w piłkę, ogólnie to, że można z każdym pogadać i to, że może się spotkamy codziennie. Dzięki bardzo i do usłyszenia. Trochę nie pada, ale dobra. Musi być światło, bardzo dobrze.